Witam Was w kolejnym filmiku. Właśnie zbieram się na basen, nasz osiedlowy, do którego mamy dostęp, więc będę musiała się trochę powspinać na górę, a dzisiaj jest straszna gorączka. No i co sobie tak powiem Wam, mega spontanicznie zaczęłam nagrywać tego vloga, jakby teraz zbierałam się na basen i nie wiem, po prostu spojrzałam na kamerę i dzisiaj też w sumie w nocy wystawiłam pierwszego vloga po dłuższej przerwie i tak sobie pomyślałam, a może bym teraz sobie coś nagrała, może coś bym zaczęła teraz nagrywać, więc taki mega spontan. Dzisiaj jest niedziela, więc zacznę nagrywać tego vloga w mój wolny dzień. Cały ten weekend zostałam w domu. Miałam plany, ale je odwołałam, bo po prostu czułam, że potrzebuję przerwy. Następny weekend, ten tydzień, następny weekend i następne dwa tygodnie będą bardzo szalone. Więc pomyślałam, że tak naprawdę ten weekend jest moją ostatnią taką możliwością, opcją na odpoczynek, regenerację. Więc po prostu postawiłam na to i wydaje mi się, że dokonałam dobrego wyboru, jakby bardzo się z tego cieszę. Wiecie co, jak co, dzieje się strasznie dużo i ogólnie super, jak się dużo dzieje, jest ciekawie w życiu, ale czasami człowiek musi, tak wiecie, trochę slow down i po prostu nie zapominać o tym zdrowiu psychicznym, fizycznym, dawać swojemu ciału regenerację, sen i tak dalej, bo bez tego ciężko jest nam funkcjonować, wiecie, tak w 100% i czuć się dobrze i tak dalej. No i co, właśnie pakuję się na basen, biorę sobie książkę. Muszę się konkretnie wziąć za czytanie, bo wiecie, jakoś tak w takim żółwim tempie naprawdę mi to idzie i dosłownie chwytam ją tylko na chwilę przed spaniem i jestem już po prostu wykończona i nie chce mi się czytać. Ręcznik, książka, okulary, tutaj torebka. Wezmę sobie też notes, jakbym chciała sobie coś pisać albo się uczyć słówek z książki. Także idę napełnić wodę, wezmę jakieś przekąski i lecimy na basen. Właśnie mówiłam o tej wspinaczce, ale powiem Wam szczerze, że już jakby trochę się przyzwyczaiłam do wspinania tutaj. Zawsze jak idę na spacer w tą stronę, to muszę najpierw pokonać tę górę. Więc już moje nogi i mój organizm trochę się przyzwyczaił, powiem Wam szczerze. I z razu na raz jest teraz to łatwiej. Ale i tak jest strasznie gorąco. Idealna pogoda na opalanie. Nie chcę się spalić oczywiście, ale zobaczymy. Opalałam się. Lecę teraz do domu, bo mam w planach sobie po prostu przygotować posiłki, a głównie lunche na cały tydzień, bo zauważyłam, że strasznie dużo czasu mi to zajmuje, kiedy robię to po prostu dzień w dzień jakby na bieżąco i kiedy tych posiłków po prostu nie mam przygotowanych, więc po prostu wszystko robię na wariata, więc przygotuję sobie posiłki. Mam nadzieję, że jakoś uda mi się rozmrozić szybko kurczaka i go przygotować. Właśnie mi się bateria rozładowuje, więc wracam do domu, ładuję baterię i przygotowuję posiłki na cały tydzień. Udało mi się, zrobiłam wszystkie posiłki na cały tydzień jedzenia. Tak jak Wam mówiłam, zrobiłam tylko posiłki lunchowe, obiadowe, bo resztę myślę, że jakby bez problemu mogę sobie robić, tak wiecie, na świeżo. Ja też lubię sobie na przykład gotować śniadanie codziennie, robić sobie jakiegoś tam omleta, czy jogurta, czy zmieniać po prostu jakby te śniadania. Ja uwielbiam być taką różnorodność i jednak taką wolność, jeśli chodzi o śniadania. Ale jakby z tym lunchem nie mam problemu, żeby jeść codziennie mniej więcej tak samo, podobnie. W każdym lunchboxie zrobiłam ziemniaki mieszane, czyli batata z zwykłym ziemniakiem. Do tego warzywa, cukinia z papryką, kalafior na parze. No i do tego kurczak polany odrobiną sosu. Bardzo się cieszę, czuję się taka usatysfakcjonowana, że jakoś w pewien sposób zaoszczędzę na pewno dużo, dużo czasu w ciągu tygodnia i też będę miała więcej czasu na treningi w moich przerwach, jeśli chodzi o pracę. Kurczę, nawet nie wiem, ile mi to zajęło. Godzinkę, półtorej godzinki i wszystko miałam zrobione i wszystko pomyłam, posprzątałam. Słoneczko mnie oślepia, bo właśnie pojechałam sobie na jeziorko tutaj moje lokalne, które bardzo lubię i wokół tego jeziora jest przeogromne kółko, przeogromna trasa do pokonania, czy to na rolkach, czy to biegając, czy to spacerując, więc pomyślałam, że właśnie teraz wybiorę się na spacer
No nie widzę was tutaj. Ostatnio właśnie byłam tutaj na rolkach. Muszę się sprężać, bo bramki są zamykane tutaj o godzinie 8:00. Więc jeśli nie zdążę, to po prostu utknę tutaj z autem. Pokażę wam to jeziorko, jest naprawdę przepięknie. Właśnie sobie zaparkowałam i możecie tutaj trochę zobaczyć tego jeziora. Tak to się prezentuje. Dzisiaj pójdę sobie w tą stronę. Jest taka przepiękna dróżka wokół całego jeziora, które jest naprawdę przeogromne. Przeogromne. Jestem już po bardzo szybkim spacerze i była to moja wina, że po prostu za późno wyjechałam z domu. Mogłam jeszcze w sumie kawałek sobie pójść, pospacerować, ale jakoś tak wiecie, cały czas z tyłu głowy miałam tą myśl, że te bramki za chwilę będą zamknięte. I co prawda te główne bramki, przez które się po prostu wjeżdża samochodem, są zamykane o 8:00. Czyli za pół godziny, ale za to ścieżka na te całe, wiecie, kółko wokół jeziora jest zamykane pół godziny wcześniej, więc nie wiem, po prostu tak byłam skitrana. Za 15 minut będzie zamykana ta i już po prostu stwierdziłam, dobra, zawracam i lecę do TK Maxa, bo chciałam sobie właśnie dzisiaj pojechać i zobaczyć, czy znajdę coś fajnego na mój wyjazd. Bardzo fajny trip i tak sobie myślę po prostu, że mogę tam znaleźć coś naprawdę fajnego, cute, jeśli chodzi o ubrania. I szczerze powiem wam, zauważyłam, że czasem w TK Maxie, czasem, nawet nie, że czasem, ale bardzo często w TK Maxie można dostać rzeczy taniej niż w lumpeksach. Zależy, są lumpeksy lepsze i gorsze cenowo, droższe i tańsze, ale tak ogólnie to wiecie, jakby za tą samą cenę możecie kupić po prostu nową rzecz, ale wiadomo, w lumpie można znaleźć coś po prostu mega nietypowego, więc wiecie, wszystko zależy po prostu co kupujecie, jak często, ale też planuję kupić sobie lakier do paznokci. Powiem wam, że lakiery do paznokci, jak będziecie przyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych, planujecie program Oper, czy może po prostu, to miejcie to na uwadze, że lakiery do paznokci kosztują tutaj 10 dolarów jedna sztuka, ponad 40 zł. Taki mały lakier do paznokci, zwykły, który wiecie, zdrapuje się, schodzi. Zwykły lakier do paznokci. Więc niektóre rzeczy, produkty w Stanach są niesamowicie drogie. Nieopłacalne, żeby tutaj kupować. Lecimy? Tutaj w ogóle wam powiem, nagram się tylko jak wyjeżdżam z parkingu, oczywiście. Ale tutaj oni nie używają kierunkowskazów jak wyjeżdżają. A my w Polsce jesteśmy tak nauczeni, ucząc się na zdanie prawo jazdy, żeby dawać jakby znać innym kierowcom, w jakim kierunku skręcamy, a tutaj tego nie robią. Uważałem, że to jest mylące, co jest dla mnie jakby, moim zdaniem to jest mega przydatne. No dobra, lecimy. Okej, jesteśmy na miejscu. Zobaczcie, jaki piękny TK Maxx z palmami. Powiem wam, że tak jak mnie w Polsce TK Maxx w ogóle nie rusza, to w Stanach. Damn. To jest taki deal. Uwielbiam. Teraz był sezon graduation, czyli zakończenia high school albo university, więc są właśnie tutaj takie kartki z gratulacjami na zakończenie. Jestem teraz na sekcji z lakierami paznokci i są za 5 dolarów i znalazłam takie dosyć funky ones i właśnie rozkminiam, które wziąć, bo bardzo mi się podoba ta matcha. Ten pomarańcz mi się bardzo podoba. Ja ogólnie nie lubię zielonego, ale ten mi się dosyć podoba, ale ten też jest fajny.
jestem właśnie w przymierzalni, nabrałam trochę rzeczy, a dokładnie to 9 rzeczy do przymierzenia. Wydaje mi się, że coś wezmę, ale jeszcze nie jestem pewna co i ile. Sukienka numer 1, strasznie mi się podoba. W ogóle teraz widać trochę moją opaleniznę, która teraz jest czerwona, bo się przyswaja. Absorbing. Przepiękne w ogóle. Cute, I mean, mega mi się podoba, jest taka... Tak się prezentuje kolejna, mega podobny vibe, jakby ten sam materiał, ale jest za mała i w sumie cieszę się, bo miałabym jeszcze większy dylemat. Jakby mam jeszcze tyle rzeczy do przymierzenia, nie wiem, ta kosztuje $20, bardzo mi się podoba. Dobra. To powiem wam, że wzięłam z ciekawości, żeby po prostu przymierzyć, bo byłam ciekawa, czy ten kolor do mnie pasuje. Jest przepiękna. Generalnie wydaje mi się, że może trochę taka Lucy tutaj jest za bardzo. Z tyłu ma bardzo ładny. Śliczna, co nie? Ale nie kupiłabym. W sensie, no, za dużo tutaj rzeczy nie pasuje. A na przykład, no właśnie jest taka za luźna tutaj. Biorę. Zakupione rzeczy. Jednak nie widziałam tej sukienki, wiecie, która mi się tak strasznie podobała pierwsza, bo stwierdziłam, że mam jedną sukienkę i muszę tą wynosić jakby i ją też zabrać na ten trip. Wydałam $70, wolałabym wydać mniej, ale kupiłam też golarkę bardzo fajną i dwa lakiery. Póki co nic nie kupuję i nie chodzę na zakupy. I nie chodzę do TK Maxa, bo jest niebezpieczne. Wracam teraz do domu i zrobię wam haul o 6:00. Mamy godzinę teraz 6:40. Za chwilę zaczynam pracę. 43, więc za 15 minut. Obiecałam wam haul, więc zrobimy sobie szybki haul przed pracą. Pierwszą rzeczą będą lakiery. I strasznie mi się podoba ten kolor. Wzięłam tylko ten kolor takiej mlecznej maczy, pistacji, coś takiego. Te opakowania są mega cute. Jedna sztuka kosztowała mnie $5 i dlatego też kupiłam top coat z tej samej firmy, żeby jednak mi się tak szybko nie zdzierały i żeby troszkę dłużej zostawały na tych paznokciach. Troszkę z daleka wygląda jak taka limonka, jest taki bardzo świeży, wakacyjny, mega. Dobra, kolejną rzeczą jest golarka z Flamingo. No i ubranie, na które się zdecydowałam. Bardzo dużo wam tych ubrań pokazywałam, jak przymierzałam, ale ostatecznie wzięłam 3 rzeczy, ale jedna rzecz jest 3-pakiem. Tego wam nie pokazywałam wczoraj. Może właśnie zacznijmy od tego 3-paka, którego kupiłam i są to tanktopy. Tanktopy? Chyba tak to się nazywa. Jeden mam już właśnie na sobie. Potem zwykły biały, który no chyba najbardziej mi się przyda. Ja po prostu uwielbiam białe ubrania i wszystko białe po prostu, wszystko białe. Ale ten mi się strasznie podoba w paseczki. Dobra, wzięłam ten top, bo jest naprawdę przepiękny i mega się jaram, żeby go już założyć. No i ostatnią rzeczą jest spódniczka, którą wam pokazywałam, więc jestem bardzo zadowolona. Bardzo jestem zadowolona, bardzo. Uwielbiam TK Maxa. Uwielbiam TK Maxa, ale jest niebezpieczny, wiecie? Mam takiego wielkiego wulkana. Za 8 minut zaczynam pracę. Ten tydzień będzie dosyć ciężki, szczególnie środa będzie dla mnie bardzo długim dniem, ale damy radę i nie mogę się już doczekać na piątek. W piątek wyjeżdżam, więc fajnie. Nie wiem, czy będę w stanie wam coś pokazać, jak będę pracować, ale może pójdziemy do parku i będziemy się bawić, więc zobaczymy. Mhm. Skończyłam moją pierwszą część pracy na dzisiaj i mam dwugodzinną przerwę jeszcze, więc wybrałam się na spacer porobić trochę kroków i postanowiłam, że w sumie fajnie by było wam pokazać okolice, w której mieszkam i w okolice, które lubię bardzo do spacerowania. Domy są naprawdę przepiękne, są to takie po prostu mansions i każdy ma przepiękne furki. Tak to się prezentuje. Ogólnie jest
strasznie gorąco. Strasznie gorąco. I ogólnie to nie jest dobry czas na spacer, ale nie mam wyjścia. Później po pracy o godzinie 19 chcę lecieć na siłkę, więc już nie będę miała czasu, żeby porobić kroki na zewnątrz. No, więc teraz lecę na spacer. Busy, busy, busy life. Zjadam właśnie mój pierwszy lunchbox, który przygotowałam na cały tydzień. Strasznie się spociłam na spacerze. Po prostu co chwilę dotykałam się z tyłu głowy i miałam całą mokrą rękę. Wczoraj po pracy. Skończyłam pracę o godzinie 19:15 i od razu szybko leciałam na siłownię, bo wiedziałam, że chcę zrobić trening i że ten trening trochę mi zajmie. Wczoraj wam nic tam nie nagrywałam z siłki, w sumie tylko taki form check, ale miałam bardzo fajny trening. Dzisiaj mamy już wtorek, kolejny dzień pracy. Dzisiaj pracuję krótko. Jutro będę miała ich obojgu. Będzie to dla mnie bardzo długi dzień i będę ich kładła spać i tak dalej, więc jutro będzie dosyć intensywnie. Ale dzisiaj może pojedziemy do biblioteki albo do parku trampolin. Jeszcze nie jestem pewna, także zobaczymy. Good morning, pora wstać. Aktualnie jest 5:30. Jestem już ubrana na siłkę. Dzisiaj mam kolejny trening. Mój plan treningowy wygląda tak, że jestem na siłce poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, więc dzisiaj robię górę, dzisiaj będę trenować górę. Ostatnio mam przecudowny czas z siłownią, z treningami, ogólnie kocham, po prostu zakochałam się. Robię treningi, które naprawdę sprawiają mi przyjemność i po prostu uwielbiam. I moje ciało staje się silniejsze i tak dalej. Ale wiadomo, że takie dni, kiedy się nie chce, są. I właśnie teraz mam taki moment, zrobiłam sobie drzemkę i ją w ogóle przeciągnęłam, co nie było mądre, bo nie wiedziałam, gdzie jestem w ogóle, jak się obudziłam. No, ale mam po prostu takiego, wiecie, lenia. Motywacja czy nie motywacja? Lecimy. Lecimy i wiem, że będę czuła się po prostu wspaniale po. Dzisiaj skończyłam pracę o 12:30. Byłyśmy z malutką na trampolinach. Biorę słuchawki, biorę moją torebkę. Jestem już właśnie przed moją siłką. Kończę sobie teraz pić moje białeczko, proteinowe mleczko. Ale dobra, lecimy. Kończę moje mleczko i lecimy. Więc ten dzień dobiega końca, wtorek dobiega końca. Wróciłam z siłowni, na której spędziłam, by the way, 3 godziny. Ja nie wiem po prostu, czy to jest trochę przesada, ale ja tak kocham teraz siłownię. Daję sobie czas na wszystko na tej siłowni. Na koniec robię cardio, więc to jest pół godziny. Jestem szczęśliwa, jest okej. Także miałam bardzo fajny trening, bardzo udany. No i co, ogarnęłam się, za chwilę dochodzi godzina 23, bo tak mi się wydaje. I lecę spać, pewnie padnę po prostu jak dzidziuś. Jutro będę miała bardzo taki busy, busy day. Więc myślę, że teraz jest idealny moment, żeby zakończyć tego vloga. Mega, mega fajnie mi się nagrywa te vlogi, naprawdę super. Mega się cieszę, bo wychodzą mi po prostu takie tak mega naturalnie, spontanicznie. Jeśli macie ochotę zostać na bieżąco z moimi treściami, to zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia już niedługo. Bye!